Ludzie, którzy pracują cały tydzień, na pewno ułatwia im to życie, jeżeli mogą zrobić zakupy w niedzielę. Tak sądzę. Pracowałam w handlu, także rozumiem ludzi, co pracują. Ja jestem za tym, żeby niedziela była wolna. Ludzie potrzebują nie tylko pracy, ale także odpoczynku, tak, od tej pracy. A wiadomo, że dzisiaj markety wykorzystują ludzi do naprawdę ciężkiej fizycznej pracy, dlatego myślę, że jest to naprawdę dobry pomysł. Są ludzie, którzy pracują i nie mają czasu w ciągu dnia zrobić zakupów, no to jedyne wyjście to właśnie wyjść z rodziną i porobić zakupy po prostu. Chyba, no kiedyś były sklepy pozamykane i też żeśmy sobie radzili. No. Ja jestem emerytką i w niedzielę nie chodzę na zakupy. Myślę, że to jest głupota. Dlaczego? Dlatego, że no, bardzo dużo ludzi w ciągu tygodnia pracuje od poniedziałku do soboty, no i niestety w niedzielę muszą robić zakupy. Od zawsze niedziela była dniem rodzinnym, więc jak najbardziej przydałaby się jako dzień wolny. Dobrze byłoby, żeby miały czas dla rodziny, ale obawiam się, że dużo osób ma czas tylko w niedzielę, żeby robić zakupy. Ja uważam, że nie stracą pracy, można zakupy zrobić większe dzień wcześniej i tyle. I ludzie powinni mieć jeden dzień w tygodniu wolny. Na pewno odpoczynek w niedzielę jest dobry, ale niektórzy nie mają czasu na odpoczynek w niedzielę. Jest to uciążliwe i dla nas, jako pracowników mamy bardzo duże kolejki. Ludzi, którzy nie zdołają zrobić zakupów w tygodniu i przychodzą do nas w niedzielę. My niestety wtedy nie dysponujemy dniem wolnym, każdy ma swoją rodzinę. I jesteśmy zmuszeni tutaj pracować, siedzieć tutaj w niedzielę. Wahania mogą być tylko takie, że osoby zarządzające tymi sklepami będą mieć mniejszy zysk, nic poza tym. Zwykle jak mam wolną niedzielę, no to wychodzi się do kina, do teatru albo do zoo. Po prostu spędza się wspólnie czas z rodziną, z najbliższymi. Ci, którzy na przykład nie chcą pracować w niedzielę, no to już niestety w naszym kraju nie znajdą pracy, bo tutaj jest tak, że trzeba niestety pracować od poniedziałku do niedzieli, żeby cokolwiek zarobić.